Wojciech Jaruzelski rzeczywiście chciał inwazji. Chciał inwazji. Wojciech Jaruzelski prosił Sowietów, to jest zapis jego rozmowy z generałem marszałkiem Kulikowem, niemal w przededniu stanu wojennego, dopraszał się o pomoc. Mówił, że sobie sam nie poradzi. Tłumaczył, że ma za mało dywizji na Śląsku na przykład. Ale Sowieci nie zostawili mu żadnych złudzeń. Było zupełnie jasne, że ma wprowadzić stan wojenny sam, że sam ma sobie poradzić i gdyby był Polakiem, a nie sowieckim funkcjonariuszem, to oczywiście była to szansa do wykorzystania. Jeśli już nawet zabrnął tak daleko, to w tym momencie mógł szukać jakiejś innej opcji, no ale to jest gdybanie, bo po prostu trzeba zauważyć, że w punkcie wyjścia ci wszyscy ludzie są po prostu lojalnymi wykonawcami woli władzy sowieckiej. Ale w każdym razie ta wizja, że jakaś inwazja miała nastąpić. O czym nie ma mowy? Nie ma mowy o tym, że tak długo, jak długo działa Solidarność w Polsce w roku 80-81, tak długo scenariusz III wojny światowej nie może być zrealizowany. To jest rzecz stosunkowo mało znana, spopularyzowana nieco dzięki postaci świętej pamięci Kuklińskiego, pułkownika. Dzięki temu, że ten i ów usłyszał o jego historii, to spopularyzowana została ta prawda, że Armia Czerwona i cały Układ Warszawski miały wyłącznie ofensywne plany wojenne i ten plan na teatrze wojennym europejskim zakładał marsz na zachód przez Ren, przez Sekwanę do kanału La Manche, gdzie tam jeszcze dalej można dojść, po wstępnych uderzeniach głowic jądrowych, które miały otworzyć drogę kolumnom broni konwencjonalnej. Związek Sowiecki w latach 70., tak jak zresztą we wszystkich poprzednich dekadach, Związek Sowiecki ma więcej czołgów, więcej transporterów opancerzonych, więcej łodzi atomowych podwodnych, więcej spadochroniarzy niż wszystkie inne kraje świata razem wzięte. Proszę to sobie zwizualizować. Więcej niż wszystkie kraje świata razem wzięte. A więc, żeby te czołgi i transportery opancerzone mogły ruszyć w kierunku mostów na Renie, Sekwanie, które przechwycone zostaną zawczasu przez wojska powietrzno-desantowe sowieckie, żeby one mogły ruszyć, no to nastąpiłyby właśnie te uderzenia jądrowe, co byłoby odpowiedzią Zachodu, odpowiedzią Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. No, odpowiedzią byłyby kontruderzenia, których cele były wyznaczone przede wszystkim na terenie Polski. Dlaczego? No, taka geopolityka, że to przez Polskę to wszystko musiało wyjechać. I wprawdzie Armia Czerwona nie potrzebuje się mobilizować do wojny, bo Armia Czerwona zawsze jest zmobilizowana. I Amerykanie tego też się dowiedzieli od pułkownika Kuklińskiego, że nie będzie prawdopodobnie żadnych sygnałów ostrzegawczych, że po prostu wyjadą z koszar i nie będą mieli w planie zatrzymać się wcześniej niż w Paryżu, prawda? Więc oni ruszą, ci wszyscy stacjonujący, no przede wszystkim w Niemczech Wschodnich, oni ruszą, ale trzeba będzie ich wozić zaopatrzenie, no i kolejne rzuty strategiczne do tej III wojny światowej będą musiały się pchać przez terytorium Polski tymi wszystkimi drogami, tymi wszystkimi mostami, które pobudował Jaruzelski ściśle według wytycznych. To jest też Państwo, tego nam nie pozwolono sobie uświadomić w porę, że cały ten kryzys ekonomiczny, który prowadzi do kryzysu ostatecznego i wybuchu polskiego powstania, czyli Solidarności, ten kryzys zawdzięczamy tym wyśrubowanym i nieustannie zwiększanym wydatkom na cele militarne, dyktowane nie potrzebami Polski, tylko potrzebami Układu Warszawskiego, czyli Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej. Z tego powodu też oni wcześniej wymienili Gomułkę na Gierka, że Gomułka
tego nie rozumiał i się chandryczył tam, czy koniecznie trzeba kupić tam kolejny ten model broni, czy koniecznie trzeba wydać na tę bocznicę kolejową. Gomułka nie rozumiał, że tu nie chodzi o budowę komunizmu w jednym kraju, tylko że tu chodzi o rewolucję światową, więc go wymienił. No, a zatem te drogi do marszu kolejnych rzutów strategicznych i zaopatrzenia byłyby zbombardowane przez Amerykanów, węzły kolejowe, takie jak Wrocław, w którym mieszkam, odparowałyby. Ci z nas, którzy nie byliby wyparowani, to byśmy byli rozwodzeni, czy to, co by z nas zostało, do szpitali, które są, jeśli o Wrocław chodzi, to tam na przykład właśnie pobudowano w miastach typu Milicz, czyli takie nie za duże miasta, gwiaździście, tak, promieniście naokoło Wrocławia, tam są szpitale, jakby to powiedzieć, o numer za duże, jak na potrzeby takich miast i miejscowości. Dlaczego takie duże? Dlaczego tam jest wjazd do kostnicy na szerokość ciężarówki? No właśnie dlatego, że to było na potrzeby wojenne wszystko budowane. Największy szpital w Polsce w Gorzowie Wielkopolskim. Prawda? Dlaczego największy szpital w Polsce jest w Gorzowie Wielkopolskim? Na trzecią wojnę światową. Na trzecią wojnę światową. Byliśmy zapleczem frontu przyszłej trzeciej wojny światowej. Po tym kontruderzeniu amerykańskim, które było w planie, właśnie od kiedy dowiedzieli się od pułkownika Kuklińskiego, to jeszcze niestety zwiększyli tę ilość celów uderzeń atomowych, Polska zamieniłaby się w pustynię atomową. My byśmy tutaj nie siedzieli, nie gawędzili na żaden temat, bo po prostu by nas nie było. Po prostu by nas nie było. I teraz, proszę Państwa, kto o tym wie wtedy? No my o tym nie wiemy, ale wie o tym świetnie Wojciech Jaruzelski. Wojciech Jaruzelski wie o tym najlepiej z wszystkich Polaków, ponieważ od połowy lat 60., od kiedy wchodzi do najwyższych gremiów decyzyjnych, a w 68 roku zostaje ministrem obrony PRL i w strukturze Układu Warszawskiego podlega jednemu z wiceministrów obrony sowieckiemu, tak, to też pamiętajcie Państwo, jaka była hierarchia, że wszyscy ministrowie obrony demoludów podlegali wiceministrowi sowieckiemu. To był Układ Warszawski. Nie żaden Układ Warszawski, tylko po prostu Armia Czerwona, której przedłużeniem jest polskojęzyczna część sił Układu Warszawskiego. Bo to niektórzy mają sentymenty takie do wojska, bo to najlepsze lata naszego życia, prawda? Młodzi byliśmy. Owszem, no właśnie trzeba rozumieć, że kto był wzięty do tego wojska na służbę, albo sam wstępował na służbę dłuższą, no to jest takim, to nie ma miejsca na sentymenty, prawda? Jeśli nie mamy specjalnych sentymentów, no rozumiemy, że niektórzy Polacy właśnie mają dziadków z Wehrmachtu, prawda? Ale to jest porównywalne. To jest ściśle porównywalne, więc bez sentymentów o Ludowym Wojsku Polskim. Ja wiem, że w tym Ludowym Wojsku Polskim mnóstwo, prawda, normalnych ludzi służyło. No właśnie to tym gorzej, że mnóstwo normalnych ludzi służyło, dlatego że do UB nie brali z poboru, a do wojska brali z poboru. I stąd potem każdy chłopak wracał do domu i przywoził ze sobą plecach sentymentu do wojska. I stąd niezrozumienie do dzisiaj powszechne wśród Polaków, że to Ludowe Wojsko Polskie było głównym i najważniejszym, najbardziej niezawodnym z punktu widzenia Moskwy narzędziem sowietyzacji Polski. Wracam do głównego wątku. Wojciech Jaruzelski wie o tym, jaki jest scenariusz III wojny światowej. On o tym wie doskonale. Wie, że Polska jako zaplecze przyszłego frontu jest przeznaczona do tego, żeby zostać ziemią spaloną przez tę wojnę. I on na to idzie. On się tym zajmuje. On tych planów, no nie przeceniajmy go. On ich nie pisze, bo to piszą właśnie sowieccy marszałkowie, te plany. On tylko je przyjmuje do wiadomości, tak? Nie tylko przyjmuje do wiadomości. On pracuje nad wdrożeniem tych planów. Tym się zajmuje. Wdrożenie tych planów, nieustanne ich uaktualnianie, doprowadzanie właśnie dróg jakichś transportu do używalności, bo to Ludowe Wojsko Polskie przede wszystkim miało stanowić właśnie takie zabezpieczenie zaplecza oraz drugorzędny kierunek strategiczny nadanie
nadanie mieliśmy jechać, prawda? A główną robotę miała wykonywać Armia Czerwona, a główne koszta miał ponosić właśnie naród polski tego wszystkiego. Więc Wojciech Jaruzelski o tym mówił. I teraz, proszę Państwa, w Norymberdze postawiono przed sądem i posłano na szafot nie tylko ludzi, którzy byli takimi mordercami, zbrodniarzami w znaczeniu potocznym, tak? Nie tylko takich ludzi, którzy komuś odebrali życie. Posłano na szafot także Joachima von Ribbentropa, który być może jako minister spraw zagranicznych osobiście nigdy nikogo nie rozwalił, ale brał udział w planowaniu wojny napastniczej. Taki był wyrok. Z tego powodu wyroku śmierci wysłuchał i ten wyrok został wykonany. Tak? Udział w planowaniu wojny napastniczej. Wojciech Jaruzelski tym właśnie się zajmował. W Norymberdze zdefiniowano w ten sposób jedną ze zbrodni przeciwko ludzkości. Udział w planowaniu wojny napastniczej. I tam była kara adekwatna. Nie ma kary na Jaruzelskiego. Ale Państwo, kiedy usłyszycie jeszcze raz o tym, że to było jakieś mniejsze zło, to pamiętajcie, że paradoks dziejowy jest taki, że tak długo, jak długo działa Solidarność w Polsce, tak długo tego planu nie można puścić w ruch. Nie można wydać rozkazu do III wojny światowej, bo marszałkowie sowieccy no, nie mogą być pewni tego zaplecza, bo nie ma spokoju na tym zapleczu. A więc paradoksalnie, to nie Solidarność sprowadza niebezpieczeństwo na Polaków, odwrotnie. Działanie, samo istnienie Solidarności na moment uchyla to niebezpieczeństwo. To ostateczne, najgorsze. Tak długo, jak długo Solidarność żyje, Polska nie stanie się pustynią atomową. W momencie, kiedy Solidarność zostaje spacyfikowana, Wojciech Jaruzelski może zameldować w Moskwie, że stan gotowości został przywrócony. Tak? I to jest zbrodnia przeciwko ludzkości popełniona na narodzie polskim przez Wojciecha Jaruzelskiego. A więc zbrodniarz dwojakiego rodzaju. Tak? Zbrodniarz morderca, który brał udział w prześladowaniu aż do śmierci polskich patriotów na przełomie lat 40. i 50., kiedy był właśnie oficerem sowieckiej służby wywiadowczej w strukturach polskiego wojska, ale podległej Sowietom, no jego bezpośrednim przełożonym był sowiecki oficer.